Hej, siemano, witam cię w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Bonguś. I w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat, który tak naprawdę nawet nie chciałem poruszać, ponieważ jest to dosyć stara konsola, a mianowicie PlayStation Portable, zwane też PSP po prostu, czyli poprzednik PlayStation Vita. Ale było naprawdę sporo próśb o ten materiał, dlatego no właśnie możecie go oglądać. Zapraszam do oglądania. Materiał będzie oczywiście taki sam jak poprzedni, o PlayStation Vicie, czyli bardziej utrzymany w konwencji moich doświadczeń z tą konsolą. Jak widzicie, mamy tak naprawdę wszystkie modele, o ile możecie je dostrzec, a mianowicie PSP 1000, PSP 2000, PSP 3000, PSP Go oraz PSP Street, bo właśnie 5 modeli aż mogliśmy tak naprawdę zaobserwować podczas cyklu życia tej konsoli. PSP na półki sklepowe trafiło już w 2004 roku i robiło naprawdę nieziemskie wrażenie, gdyż gry były na poziomie PS2, a jak nie trudno się domyślić, wtedy wziąć gry na poziomie PlayStation 2 do kieszeni, no było czymś po prostu niesamowitym. Gry na przykład z PlayStation 2, które wtedy pamiętam za dzieciaka sobie wymyślałem, że no wiecie, będzie super to zabrać, bo jakby nie patrzeć, było to 16 lat temu, więc 16 lat temu stary miał 13 lat. Oh my gosh, co za czasy. Więc królowało wtedy na przykład GTA San Andreas, przynajmniej w mojej głowie, i pomyślałem sobie, jak to będzie niesamowicie zabrać właśnie na PSP GTA. Wszelakie Gran Turismo, a może Killzone? No właśnie, te gry również pojawiły się na PSP, chociaż Killzone był właśnie w innej wersji, ale uważam, że nadal był to akceptowalny tytuł i bardzo fajnie mi się w niego grało. No i z racji, że nie zawsze było tak jak teraz, że mam wszystkie konsole nowe na premierę etc., bo pracuję i poświęcam na to swoje środki, no to jednak moja przygoda z PSP zaczęła się dopiero w okolicy 2007 roku, jakoś w okolicy premiery tak naprawdę wersji PSP Slim, czyli 2000, gdyż, no tak jak wspomniałem, miałem 13 lat, gdy wyszła pierwsza wersja właśnie PSP, no to no nie było mnie stać na to, by kupić, ani moich rodziców, by właśnie kupić taki ekskluzywny sprzęt do gier. Zwłaszcza do gier, gdyby to było do nauki, to pewnie by się udało, ale wiecie. W każdym razie trailery pokazujące PSP oglądałem miliard razy, gdyż naprawdę to była jedna z konsol moich marzeń i właśnie dosyć mocno, nazwijmy to, fantazjowałem o tym, że jak będę już miał to PSP, to będziemy ostro ciupać we wszelakie giereczki. No i tak się potem, szczerze powiedziawszy, stało, bo byłem mega fanem PSP, zawsze jestem w ogóle fanem gier i tak naprawdę konsol przenośnych. Wcześniej przed PSP było oczywiście Game Boy Advance SP, to była moja ulubiona konsola. I tak naprawdę ona wydaje mi się, że jest top 1, jeżeli chodzi o konsole przenośne, ale potem właśnie jej miejsce zajęło PSP. Ale muszę powiedzieć, że PSP miało naprawdę szczęście w porównaniu do tego, co się stało z PS Vitą, jeżeli chodzi o sprzedaż. A mianowicie twórcy gier byli dosyć zafascynowani tą platformą i widząc, że konsola się mega fajnie sprzedaje, no wypuszczali produkcję ciągle. Nazwijmy to ciągle, były nowe produkcje na PSP, każdy chciał tak naprawdę zobaczyć, jak się sprzeda ich giereczka na tą właśnie platformę. No ale za plecami czyhała jedna opcja, a mianowicie dosyć częsty wtedy problem, tak naprawdę wydaje mi się, że nadal jest ten problem, ale może na konsolach aż tak mocno nie występuje, a mianowicie piractwo, tak. PSP 1000, nie wiem jak szybko, ale zostało złamane na pewno, gdyż trzeba było mieć tak naprawdę Pandory Battery i wtedy dało się go jakoś zhakować. Z tego co pamiętam, gdy wyszła wersja właśnie, którą ja miałem, PSP 2000, no to wtedy już właśnie Pandory Battery ostro szalała i przerabiali te konsole mega, mega, mega często. Jeżeli chodzi o mnie, to sam miałem przerobioną konsolę właśnie PSP, wtedy mogliście tak naprawdę odpalać całą scenę Homebrew i szczerze powiedziawszy, byłem młodym użytkownikiem, więc no, niestety nie mogę nie powiedzieć tego, że grałem na ISO, czyli obrazach gier, które były na kartach pamięci. Ogółem jedna właśnie z takich rzeczy, dlaczego kolekcjonuję gry, to jest trochę jakby poczucie takiego wykupienia się z tego, że wiecie, kiedyś się tam piraciło ostro te giereczki. No i dlatego moja kolekcja na PSP to chyba z jakieś 60 albo 80 nawet tytułów, nawet nie wiem. Ale w każdym razie mam i starałem się mieć tak naprawdę wszystkie gry, które mega mnie wciągnęły. Które kiedyś po prostu pobrałem w formie ISO właśnie. Piractwo z jednej strony przysłużyło się konsoli, ponieważ no widząc tak naprawdę wydawcy gier, że konsoli jest coraz więcej, więc ich potencjalnie i gra może sprzedać się jeszcze lepiej, powodowało, że pchało to kolejnych wydawców do wydawania swoich produkcji, a tymczasem tak naprawdę jakby skala piractwa naprawdę była szeroka, wydaje mi się, na PSP, przynajmniej tak
ja bym sugerował po tym, po jakich stronach chodziłem wtedy. A skoro było więcej gier, no to potencjalnie ludzie widzieli, że jest więcej produkcji, więc kupowali konsole jeszcze częściej, przez co tak naprawdę te dwie statystyki jakby się uzupełniały. Jednak w pewnym momencie oczywiście jakby wydawcy gier zauważyli tą dziwną różnicę, mianowicie, że jest tyle użytkowników, a tylko tyle kupuje ich gry, ponieważ no większość to i tak sobie pobierze jakiegoś ISO, albo z tego co pamiętam tam był drugi format, który był zdecydowanie bardziej skompresowany, co za tym idzie wolniej się ładował, ale nazywał się CSO. Ja oczywiście korzystałem z niego, gdyż miałem małą kartę pamięci. Jeżeli chodzi o konsole, które wychodziły, no to tak jak powiedziałem, wpierw mieliśmy PSP 1000, które mamy tutaj, czyli najgrubszą wersję PSP, która do dzisiaj uważam, że jest najpiękniejszą chyba wersją PSP, jeżeli o to mi chodzi, ponieważ jest największa, ma dodatkowo te fajne tutaj zaokrąglone tyły, które możecie właśnie pięknie leżą w dłoniach. To co jest taką jakby jego największą wadą, to konsola z tego co pamiętam w porównaniu do innych wersji ma tylko 4 MB RAMu. To co jest jego usprawnieniem to na pewno port podczerwieni i to się dało jakoś wykorzystywać, może jako pilot do telewizora, nie pamiętam. No i oczywiście ma tutaj tak naprawdę fizyczny przycisk do otwierania tylnej klapki, co mi się zawsze oczywiście podobało. Jaką tu mamy grę? No właśnie, bo format gier, na których oczywiście PSP wydawało swoje gry, to były dyski UMD, to była dosyć nowa wtedy technologia, która mi się oczywiście podobała, że te fizyczne nośniki naprawdę fajnie wyglądają. To co było kiczowe w nich, to po paru latach, po paru dziesięciu godzinach w nośniku, czasem pękała ta biała obudowa i dyskietka jakby wylatywała ze środka, więc to było akurat słabe. Potem tak naprawdę na świat przyszło PSP 2000, właśnie ta konsola, o której wam mówiłem, że ja już ją posiadałem. Konsola w porównaniu do właśnie wersji 1000, po pierwsze posiadała już nazwijmy to manualną klapkę, jeżeli chodzi o UMD, mogliście sobie no, otworzyć ją po prostu palcem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o plusy tej konsoli, no to oczywiście mniejszy rozmiar. Kolejnym plusem na pewno było 8 MB RAMu, z tego co pamiętam, w porównaniu do 4 poprzedniej konsoli. No i upgrade'em było wyjście wideo, które pozwalało tak naprawdę na granie w gry na telewizorze i to było trochę, tego mi brakowało trochę jeżeli chodzi w Wicie, bo na przykład Nintendo Switch ma ten plus i to jest bardzo duży plus jak dla mnie, więc szkoda, że tego tak naprawdę nie udostępnili, jeżeli chodzi o wersję właśnie w PlayStation Vita. Następnie była wersja PSP 3000, posiadająca zdecydowanie lepszy ekran, żywsze barwy, większa paleta barw. Dodatkowo konsola w wersji 3000 otrzymała na swoją premierę komunikator Skype, więc w tej konsoli mamy dodatkowo wbudowany mikrofon, tego nie było w poprzedniej wersji i dodatkowo trochę różni się tak naprawdę wygląd samej konsoli, a mianowicie jej jakby kształt jest zdecydowanie bardziej owalny. Ja akurat tutaj mam wpięte dosyć ciekawe akcesorium, a mianowicie kamerę do PSP, bo taka właśnie też istniała i taką właśnie ja posiadam. Jak widzicie, piękna niebieska wersja konsoli. Z tego co wiem, jest jeszcze fajna czerwona i może kiedyś uda mi się ją zdobyć. Ona była taka trochę w, nazwijmy to, klimatach God of War. I potem pojawiła się dosyć kontrowersyjna wersja PSP, a mianowicie PSP Go. Dlaczego kontrowersyjna? Gdyż to jest konsola, która nie posiada napędu optycznego, jest to konsola w pełni nastawiona na dystrybucję cyfrową, a jak wiecie, nawet dzisiaj jest dosyć spory problem. Znaczy, wydaje mi się, że większość osób i tak sięga po wydania fizyczne, przynajmniej w Polsce. Tutaj mamy właśnie konsolę nastawioną na dystrybucję cyfrową, która była, nie wiem, pokazała się 10 lat temu, więc jakby to powiedzieć, tych procent osób, które kochają dystrybucję fizyczną, a nie cyfrową, był zdecydowanie większy. Dodatkowo wydaje mi się, że doinformowanie ludzi, że no ta konsola nie obsługuje dysków UMD, było dosyć skromne, przez co popadali w pewnego rodzaju frustrację, gdy się okazało, że ich biblioteka dysków UMD no nie działa z tą konsolą. To co jest największym plusem tej konsoli, to ona na przykład ma mniejszy ekran, bo z tego co pamiętam jest tu 3,8 cala, w poprzednich PSP było 4,3 cala, co tak samo jak w Switchu, a Switchu Lite, wydaje się, że na tej konsoli jest, wiecie, zdecydowanie, znaczy nie zdecydowanie, ale jest lepsza i szczegółowość grafiki tak naprawdę wzrasta. Takie jest oczywiście wyobrażenie. Dodatkowo konsola jako jedyna posiada tak naprawdę moduł Bluetooth, co powodowało to, że mogliście podłączyć do niej DualShocka 3 i grać sobie w giereczki
właśnie na nim, więc tutaj duży plus. Bo jak oczywiście wspomniałem, jedną z większych wad, jeżeli chodzi w ogóle o system PSP, no to było posiadanie tylko jednego analoga i możliwość podłączenia DualShocka 3 to naprawdę był sztos pomysł. Jeżeli chodzi o kolejną wersję PSP, no to mamy ostatnią wersję PSP, a mianowicie PSP Street, czyli tak naprawdę najbardziej budżetowa wersja, która według mnie no jest słaba. A dlaczego jest słaba? Bo ona nie posiada nawet modułu Wi-Fi, czyli nie można się łączyć przez internet. Z tego co wiem, to chyba tam wszystkie usługi Sony, jeżeli chodzi o PSP, już zostały wycofane, ale było sporo giereczek, które obsługiwały tak naprawdę granie w co-op poprzez Wi-Fi, dlatego tutaj akurat wielka szkoda, że ta konsola totalnie nie posiada modułu Wi-Fi. Kolejny minus, no to oczywiście głośnik mono i ten panel jest taki badziewny, bym powiedział. Jeżeli chodzi o na przykład otwieranie dysków UMD, to akurat mi się mega podoba, bo cała klapka, nazwijmy to, się otwiera i to jest naprawdę sztos. Jest tu jakaś gra, od razu sobie przeczytamy, co to. Tu jest Invisimals, następny wymiar. Nie wiem, czy to będzie działać w ogóle. Czy Invisimalsy nie są właśnie grą na kamerę? I don't know. Ale z tego, co widzę tutaj jeszcze, no to taki dosyć spory minus, to nie ma w ogóle zaślepki na kartę pamięci. Jest ona, nazwijmy to, otwarta na wszelakie, na wszelaką wilgoć etc. Więc tutaj akurat minus. Z gier, które najbardziej zapamiętałem na swoim PSP, to chyba był Symphon Fighter. Dokładnie nie pamiętam nazwy, ale właśnie ona posiadała tą super technologię grania w koopie przez Wi-Fi. I właśnie tak się stało w pewnym momencie, że ja miałem PSP 2000, mój brat również miał PSP 2000 i mogliśmy grać tak naprawdę, wiecie, siedząc po dwóch stronach pokoju, kurde, w lokalnie. I to było naprawdę sztos, to mi się mega podobało. No oczywiście musimy tutaj wspomnieć, że takich mega produkcjach jak Patapony, czy moje kochane Locoroco, a w ogóle ścieżka dźwiękowa z Locoroco to było po prostu masakra, to było coś pięknego. Oczywiście przez te wszystkie lata naprawdę ograłem sporo tytułów i wydaje mi się, że na przykład pojawienie się GTA Vice City Stories na PSP było naprawdę kluczowym momentem dla tej konsoli i pokazywało to jakby potęgę tego systemu i to jest coś, co nie pojawiło się nigdy na Wicie, tak porównując tą konsolę do Wity, więc no ta konsola naprawdę jest czymś, co można pochwalić, jeżeli chodzi o to, jak został wykorzystany jej potencjał. Bo tak jak mówię, wszystkie gry, pomimo że nie było drugiego analoga, jakoś współpracowały z tym systemem i rodziły sobie naprawdę dobrze, podczas gdy na Wicie, mimo tego wszystkich szmerów, bajerów, dużej mocy obliczeniowej i dwóch analogów, no jak wiecie, konsola nie wypaliła, dlatego też no PSP jest czymś, co jest naprawdę niesamowite. No i pewnie wszyscy zadadzą pytanie, ej Bongu, ale czy myślisz, że warto kupić teraz PSP, skoro jest tyle fajnych konsol przenośnych, jak Nintendo Switch, jak PlayStation Vita, która no nie jest aż tak super, jak Nintendo 3DS, czy warto nadal kupić PSP? Ja wam powiem po prostu, że musicie to rozpatrzeć tak w indywidualny sposób. O to mi chodzi, że tu nie możecie porównać, że ej, siemano, wiesz co, Nintendo Switch jest lepszy. No nie jest lepszy, bo na Nintendo Switch nie zagrasz w Locoroco. No chyba, że, nie wiem, chyba Switcha można też przerobić. Ale nie interesuję się tym tematem, jestem już teraz czystym graczem. Ale nawiązując tylko do tego, jeżeli jesteś kolekcjonerem, który naprawdę chce sobie ograć takie kluczowe produkcje, które są dostępne wyłącznie na PSP, no to sorry, Nintendo Switch tutaj ci nie pomoże. Tak samo jak PSP nie pomoże ci w ograniu wszystkich części Mariana. I to chyba tyle w temacie. Jak dla mnie, konsola jest naprawdę świetna, miała swoje lata świetlności i jeżeli nie przeszkadzają wam mechaniki i grafika na poziomie PlayStation 2, no to warto zainteresować się tym sprzętem, biorąc pod uwagę dodatkowo, że pewnie cenowo to jest naprawdę teraz niewielki koszt. Wydaje mi się, że w materiale poruszyłem wszystko, co chciałem powiedzieć. A jeżeli nie, to możecie oczywiście zadać pytanie w komentarzu. Dodatkowo pamiętajcie, że przeważnie wasze sugestie w komentarzach dosyć mocno są brane pod uwagę, jakie będą tematy kolejnych odcinków, więc możecie tam napisać coś ciekawego, a może rozpatrzę ten temat i właśnie nagramy na ten temat. Mówił do was Bonguś, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, więc jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarzyk. No i oczywiście suba, jeżeli czekacie na kolejne materiały na temat konsol. No i ja już lecę tak naprawdę zmontować ten film. Do zobaczenia. Cześć!